Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 16. I ten odcinek to jest kontynuacja naszego procesu coachingowego, który rozpoczęłam z Kasią w odcinku numer 14. W tym podcaście będziemy rozmawiać o talentach Kasi. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. To będzie bardzo ciekawy odcinek podcastu, jak zresztą każdy, ale to będzie odcinek, w którym będziemy się mierzyć z talentami. I jeżeli śledzisz nasz proces coachingowy, to pewnie wiesz, że jestem już z Kasią po odkryciu jej przekonań, które mogą ją blokować i przerobieniem ich na takie, które mogą ją wspierać. Jestem już po rozmowie o wartościach i teraz będziemy pracować nad jej talentami. Jeśli nie wiesz, to tylko Ci powiem, o czym jest tak naprawdę ten podcast. A mianowicie kilka tygodni temu zaprosiłam do takiego projektu Kasię, która to przechodzi przez poszczególne etapy odkrywania swojej drogi. Po ponad 20 latach swojego doświadczenia Kasia stwierdziła, że to jest moment, kiedy chciałaby ponownie się przyjrzeć temu, co ona naprawdę chce robić zawodowo. I gratuluję jej ogromnej odwagi, że właśnie jakby jest w stanie postawić na szali te 20 lat doświadczenia i ponownie zadać sobie pytanie, w którą drogę iść dalej. I ja Kasi zaproponowałam taką opcję, że ona przechodzi tak naprawdę przez kurs Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, przez poszczególne moduły tego kursu i po każdym module ja z nią pracuję coachingowo, czyli prowadzę z nią sesje telefoniczne coachingowe. I w zamian za naszą współpracę Kasia pozwoliła, żeby te sesje usłyszał świat, dlatego że dla mnie to jest bardzo istotne, żeby pomóc w odkrywaniu własnej drogi jak najszerszej ilości ludzi, jak największej ilości ludzi. To jest dla mnie bardzo istotne. I dlatego też myślę, że dzięki temu, że możesz słuchać, jak przez ten proces przechodzi Kasia, z czym się mierzy, jakie ma pytania sama do siebie, to Ty możesz, korzystając z tego doświadczenia, zadać sam czy sama sobie wiele z tych pytań. Także w sesji numer 14, którą podlinkuję do tego podcastu, zaczęliśmy proces poprzez przyglądanie się naszym przekonaniom, bo przekonania to jest pewien sposób myślenia, który albo nam pomaga, albo nam przeszkadza. W kolejnej sesji, czyli w podcaście numer 15, pracowaliśmy nad wartościami Kasi, bo wartości to jest coś, co dla nas jest ogromnie ważne w życiu i żebyśmy czuli spełnienie w pracy, to musimy mieć poczucie, że realizujemy rzeczy dla nas ważne. Podcast numer 15 był o wartościach. Teraz natomiast będziemy pracować nad talentami i w tym podcaście posłuchasz, w jaki sposób Kasia realizowała poszczególne ćwiczenia, które pomagają odkryć jej talenty. To, co ja zawsze podkreślam, że często kiedy mówię o temacie talenty, to niektórzy są przerażeni i mówią talenty, ależ przecież ja nie umiem śpiewać, tańczyć, nie mam żadnego specjalnego talentu. Natomiast ja to odwracam tak. Ja mówię, że tak naprawdę każdy z nas ma w sobie unikalne talenty. I talenty to jest coś, z czym Ty przychodzisz na świat, czego robienie sprawia Ci ogromną przyjemność i czego prawdopodobnie powinnaś czy powinieneś robić więcej w swoim życiu zawodowym, bo wtedy będziesz czuć, czy będziesz czuła poczucie spełnienia.
I proces odkrywania talentów składa się z różnych elementów. I na etapie kursu, czy na etapie realizacji ćwiczeń właśnie z tego modułu, to realizujemy wiele rzeczy. Patrzymy na listę talentów, ale tak samo tak naprawdę patrzymy na pewne doświadczenia z przeszłości, bo tam jest bardzo dużo podpowiedzi, w jaki sposób identyfikować nasze talenty. I ja jako dodatek do tego podcastu przygotowałam dla Ciebie ćwiczenie, także jeżeli chcesz Ty się przyjrzeć liście swoich talentów, to zapraszam Cię, pobierz materiał i na tym materiale znajdziesz właśnie listę ogromną i listę tak naprawdę talentów i możesz sam czy sama dla siebie popatrzeć, co stanowi Twój talent. W tej sesji coachingowej my właśnie z Kasią przyglądamy się jej talentom. Ja wiem, że jest to sesja z Kasią, ale ja naprawdę uważam i wiem, że to mi też mówicie, że kiedy idziecie przez tą sesję, to możecie tak naprawdę identyfikować swoje własne czy wartości, czy przekonania, a tym razem talenty. Także bardzo serdecznie zapraszam Cię do słuchania tej sesji. Pamiętaj, że ona jest telefoniczna, w związku z tym ta jej jakość może być troszeczkę gorsza od tego, co słyszysz teraz ode mnie, ale są takie sytuacje w naszym życiu, kiedy ważniejsze jest to, co chcę przekazać, niż to, jakiej jest to jakości. Także życzę Ci dobrego słuchania, a jak chcesz nie tylko słuchać, ale też ćwiczyć, to zapraszam Cię do pobrania ćwiczenia, które jest załącznikiem do tego podcastu i którego link możesz znaleźć w opisie tego podcastu. Cześć, Elu. Cześć, Kasiu. Witaj serdecznie. No, witaj. To co, to przechodzimy do meritum, konkretnie co by nasz czas wykorzystać jak najefektywniej i ja może tak jakby patrząc z lotu ptaka powiem, gdzie my jesteśmy teraz w procesie, żebyś też jakby się upozycjonowała i też widziała co przed nami jeszcze, jakby dokąd na razie doszłyśmy i też w kontekście tego poprowadzimy dzisiejszą sesję. Czy jakby zaczynaliśmy od tego, żeby sobie popatrzeć, okej, że to szukanie tej swojej własnej drogi to nie jest wybór jednego zawodu, tylko jakby zwiększenie takiej świadomości o sobie, po to, żeby widzieć, jakie mam talenty, jakie mam wartości, co dla mnie, że tak powiem, jest ważne i jak pod tym kątem jakby sobie pewne rzeczy dobierać. Ostatnio analizowałyśmy te wartości, także tutaj to sobie omawiałyśmy. Teraz jesteśmy na talentach i na kolejnym module, będziemy na kolejnej sesji będziemy pracować nad misją, czyli trochę zaczniemy, że tak powiem, zgłębiać tamte obszary, a potem będziemy to układać w pewnego rodzaju plan, czyli ta kolejna sesja, będziemy już łączyć te różne rzeczy, które odkrywasz i popatrzymy na sabotażystę. Także jesteśmy tak trochę w połowie tego procesu, nie? Tak z tej perspektywy. I dzisiaj byśmy sobie właśnie jakby z perspektywy mojego celu na tą sesję, to jest to, żebyśmy właśnie sobie omówiły te ćwiczenia z talentów, gdzie doszłaś, co i jak zgłębiły. Także to jest mój cel, a powiedz mi z Twojej perspektywy, czy jest coś jeszcze, co jakby bardzo ważne byłoby dla Ciebie, żeby też poruszyć tutaj w kontekście tego? To znaczy, zdarzyło mi się tak, gdzie jest tam tak dużo pytań, chyba tam było 36 pytań, nie tak. Odpowiedziałam na kilka, mam na myśli 4-5, po prostu nie wiedziałam kompletnie, jak na nie odpowiedzieć, więc po prostu je zostawiłam. Dobrze. Więc to tyle. Nie ukrywam, że, znaczy jeszcze któryś raz powtarzam z kolei, że był nawet taki moment, że w tygodniu nie miałam czasu, żeby usiąść do tych ćwiczeń i usiadłam dopiero wczoraj wieczorem i był nawet taki moment, że pomyślałam sobie, że poproszę Ciebie o jakby kilka dni, żebyśmy przełożyły naszą sesję i tak dalej, ale w końcu zaczęłam to robić i sobie pomyślałam, no w sumie nie jest źle, ale jakby robię to, piszę, ale mam coś takiego, że to wszystko jest dla mnie takie, jakby jest ta radość, że ja w to weszłam i że ja to robię i tak dalej, z tego się bardzo cieszę, ale to jest wszystko takie, nie jest to dla mnie łatwe, zauważyłam. Takie, no gdzieś tam może i nawet wymaga jakiegoś skupienia, ale no czuję, że to nie jest dla mnie wygodne, takie do końca. Nie wiem, czy dlatego, że to, że wyjdzie na to do taka jakby czysta prawda i czy to jest mój umysł, mnie gdzieś tam odciąga od tego, żebym nie wiem, nie poznała tej prawdy, sama nie wiem, jaka jest tego przyczyna. Okej. Okay. Słyszę jakby już drugi raz w trakcie naszego procesu, że to nie jest dla Ciebie właśnie jakby wygodne, nie? To słówko. I teraz tak. Moje pytanie jest, czy masz ochotę jakby to zgłębić?
Czy chciałabyś się temu przyjrzeć? Bo to jest pewnego rodzaju, jak to nazywam, będziemy mówić o tych sabotażystach na koniec, ale ten moduł o sabotażystach, on jest bardziej pod kątem, jak już sobie zwiększysz tą pewność, będziesz wiedziała, o co ci chodzi, ułożysz sobie plan, to różne rzeczy ci mogą stanąć na drodze i wtedy mówimy o sabotażystach. Ale ja tak słyszę, jakby słuchając cię z boku, ponieważ tak jak mówię, drugi raz to gdzieś to do nas wraca. To zastanawiam się, czy temu sabotażyście nie przyjrzeć się teraz z innej perspektywy teraz, bo jakby to jest coś, co gdzieś tak czuję, cały czas cię trochę blokuje przed tym, żeby jednak odważnie się różnym rzeczom przyglądać. Możliwe. Ja jestem, że tak powiem, otwarta, więc nie ma to dla mnie znaczenia, znaczy dla mnie możemy się tym zająć, o tak. Znaczy sabotażystów i tak będziemy miały jakby takie osobne jakby ćwiczenia dostaniesz dla sabotażystów, bo tam będziemy się przyglądać sabotażystom pod kątem jakby tego planu, który sobie już zbudujesz, ale zanim tam to zobaczmy, może zróbmy tak, Kasia, ponieważ jakby co byś mogła odkrywać te rzeczy, to musisz mieć taki otwarty umysł i coś się dzieje jakby, jakiś sygnał dostajesz, bo ja tak często mówię, wiesz, że do jakby chodzi o to, żeby człowiek umiał odczytywać swoje sygnały. I jakby fantastycznie, że się tym dzielisz, jakby, że jest jakiś taki sygnał z twojej strony, który mówi, no trochę się z tym czuję niewygodnie. Także jak chcesz, to jakby może porozmawiamy chwilę o tym, zobaczmy o co tutaj chodzi, a potem ruszymy z tematami. Dobrze, bo ja też ci powiem, bo ja tak jak wczoraj odpowiadałam na te pytania, było już nawet sporo, znaczy sporo, no właśnie jak powiedziałam, tam na kilka nie odpowiedziałam, po prostu, bo nie dlatego, że nie chciałam, tylko po prostu nie umiałam, nie potrafiłam, więc stwierdziłam, że no po prostu zostawię je, ale do czego zmierzam, że chodzi mi o to, że te pytania niektóre odpowiadałam na nie i też zauważyłam, że taką moją No, jest moją pasją i to ja to odkryłam, że praca nad moim rozwojem osobistym jest, no, lubię to robić, uwielbiam to robić i po prostu czas dla mnie w tym momencie się nie liczy i tak dalej. To też zauważyłam, lubię też, jak rozmawiam, na przykład spotykam się, nie wiem, z moimi koleżankami, z osobami, które mają problem, który ja już przerobiłam, uwielbiam im. Znaczy doradzać, w sensie pokazywać na swoim przykładzie, jak ja się uporałam z danym problemem, i mam na to namacalne dowody, czyli ja sama wiem, jak było, wiem, jak jest, i dla mnie to jest taki konkret, tak? Ale jeżeli już bym miała nawet iść w to głębiej, jeżeli tak jakby sprawia mi to taką przyjemność, taki flow i tak dalej, ale ja na przykład nie widzę siebie jako coacha, tak, na przykład, bo uważam, że moja wiedza nie jest aż na tyle, mogę bazować na tym, co ja przeszłam, gdzie byłam, gdzie jestem, to jak najbardziej, ale nie widzę siebie, jak ja bym miała wykorzystać to, że na tym miałabym zarabiać, tak, w sensie docelowo mówię teraz. I to mi tak mi się nie układa w jedną całość, że wszystko fajnie, bo jest to, co lubię, to, co tak naprawdę uwielbiam, sprawia mi to wielką radość, a jeszcze jak ktoś mi powie, Jeny, Kasia, po spotkaniu z tobą czuję się tak super i coś tam, i to mi też gdzieś tam no, nakręca i to dla mnie takie fajne, no ale no właśnie, wtedy sobie myślę, no okej, no ale co dalej, no i co z tego, że tak jest, co bym miała z tym zrobić? Ja widzę, że ja się, znaczy motam trochę właśnie. Motam się właśnie tak jak chyba znowu cofnę, że jest ta nowa praca i ona też mi sprawia przyjemność w sumie, ale wiem, że jest ten sufit finansowy i to wszystko jest takie właśnie fajnie, ale. I Co jest, zatrzymaj się na chwilę, Kasia, i co jest tym największym ale? No właśnie na przykład ale jest to, że mam poniekąd to, co lubię robić, to, co mi sprawia przyjemność, ale nie widzę tego siebie jako tej osoby takiej zawodowo, takiej, która fachowo doradza innym, tak? No byciem na przykład tym coachem, czy jakkolwiek można inaczej nazwać. A to jest jedna rzecz, a jeżeli chodzi o pracę, którą mam teraz, to tak jak kiedyś powiedziałam o tym, że finanse, od których zaczynam, nie do końca mnie satysfakcjonują, gdzie nawet jeżeli się rozkręcę i osiągnę premię i tak dalej, one w sumie będą wyższe niż moja ostatnia praca, ale też wiem, że przechodzi mi przez myśl, że fajnie by było robić coś, żeby zarabiać jeszcze więcej.
Powiem ci, że to nie jest bardzo nietypowe, jakby te twoje wątpliwości, czyli jakby słyszę taką bardzo ważną rzecz, jakby pozwolę sobie jakby ją trochę spojrzeć z Tak. boku. A mianowicie boisz się, jakby taka jest twoja obawa, że odkrywasz różne rzeczy, które lubisz robić, ale zaraz z tyłu głowy jest taki zamykacz procesu, to go tak bym nazwała tutaj, który mówi, no i co z tego, że lubisz, to ja przecież coachem nie zostaniesz, tak? Czyli jakby w momencie tylko jak zdiagnozujesz coś u siebie, co lubisz robić, to od razu się obawiasz tego, o Boże, to zaraz będę musiała w tamtą stronę pójść, a ja wcale nie chcę być coachem, nie? Czyli jakby szukasz dla umiejętności, które lubisz robić, od razu szukasz zawodu. Nie? Bo teraz coś ci pokażę. Na przykład, jeżeli nie dość, że uwielbiasz na przykład doradzać innym, jakby rozwiązywać takie ich problemy, jeszcze niektórzy mówią naprawdę, że robisz to doskonale, to trochę zawężasz swój sposób myślenia, myśląc, że to w takim razie musisz zostać coachem. Bo ja bym powiedziała, że prawdopodobnie nawet w tej roli twojej, na przykład jak pracowałaś czy w restauracji, czy nawet tak jak teraz, to ty dalej robiąc to, możesz na przykład będąc menadżerem, tak, to także masz fantastyczną możliwość pomagania ludziom w rozwiązywaniu ich problemów, prawda? Czyli wcale nie musisz zostawać coachem, tak? Ale możesz w tej roli, którą masz obecnie, znaczy nie chodzi mi o to, czy w tej pracy, ale generalnie w roli, w której nawet strzelam, jesteś na przykład właśnie, że tak powiem, kierownikiem restauracji. I masz świadomość, że na przykład to, co ci daje wielką frajdę w tej pracy, gdzie jesteś, to jest to, że pracujesz z ludźmi, którym możesz pomóc rozwiązać różne problemy. I tu czujesz taką swoją wartość dodaną. Rozumiesz, że jakby łączysz się z tym, pomiędzy tym, co uwielbiasz robić, i pomiędzy tym, co możesz robić w swojej pracy. Tak, tylko że z drugiej strony kojarzy mi się to, znaczy chodzi mi ten bycie menadżerem na przykład jeżeli to ma być gastronomia, przecież ja uciekam z tej gastronomii i ja faktycznie nie chcę tej gastronomii. I Tak, to znowu też ale zatrzymaj się, zobacz. tak. I dlatego zaczniesz składać różne cegiełki, tak? I w tej pierwszej cegiełce na przykład jest to, że lubisz taką pracę, generalnie taki pewien zakres jakby odpowiedzialności, gdzie możesz mieć kontakt z innymi, z fajnymi ludźmi i pomagać im rozwiązywać jakieś problemy, tak? To może być na przykład i funkcję, że tak powiem, zobacz, jakby zacznij rozszerzać swoją świadomość i popatrz, możesz być w funkcji menedżerskiej, gdziekolwiek, mówisz tak, gastronomii nie chcę, bo nie chcę pracować na weekendy, dlatego stamtąd uciekłam, nie? Czy jakby, jak stawiasz cały zestaw, ale na razie patrzymy na ten talent, czyli na przykład załóżmy twoim talentem, bo z tego, co słyszę, nie dość, że potrafisz to robić, bo dostajesz też taki feedback od innych, że faktycznie robisz to fajnie. Po drugie, sprawia ci to naprawdę frajdę, to mówisz, okej, to chcę w mojej pracy móc wykorzystywać to, żebym mogła doradzać innym, tak? Jakby pomagać rozwiązywać problemy. I możesz mieć tak, albo to możesz jakby za moment rozszerzać spektrum i możesz być może kierownikiem gdzieś tam w jakimś dziale. Możesz rozwiązywać problemy klientów, tak? W danym obszarze. Możesz w ogóle, powiem przewrotnie, że tak powiem, możesz w ogóle nie zajmować się zawodowo w ogóle rozwiązywaniem problemów, rozumiesz, nie? Ale skoro patrzymy na aspekt zawodowy, to chcę ci pokazać, że to, że lubisz doradzać i lubisz rozwiązywać problemy, to nie od razu oznacza, że 100% twojej pracy powinno być związane z doradzaniem. Nie? Rozumiesz? Tak. I teraz o co mi chodzi, że możemy się za moment właśnie przyjrzeć tym różnym talentom, które sobie na razie zdiagnozowałaś, z tej perspektywy, że to nie od razu oznacza, że na przykład, załóżmy, nie wiem, lubię rozmawiać przez telefon, w związku z tym ja powinnam pracować w telecentrum. Rozumiesz, bo to jest takie zawężanie, bo tych Tak. możliwości realizowania tego jest ogromna ilość. Na przykład strzelam, uwielbiam na przykład rozmawiać o zdrowym jedzeniu, to nie oznacza, że mam zostać kucharzem. Tak, bo jakby możliwości znowu jest bardzo dużo. Może na przykład mogę pracować, nie wiem, w restauracji, która oferuje na przykład zdrowe jedzenie, mogę prowadzić bloga na ten temat, mogę być kucharzem, czyli jakby tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo, nie? I tak samo jest w twoim przypadku, nie? Że jak koncentrujemy się tylko i wyłącznie na jednym talencie, no to jest trudno, bo tak jakby na razie złapałaś sobie to na przykład, że bardzo lubisz jak właśnie na przykład doradzać, jakby pomagać rozwiązywać problemy, to jest raz. Lubisz tak samo, nie wiem, w obszarach rozwojowych też, tak? Lubisz tą tematykę, tak? Co jeszcze zdiagnozowałaś na razie jako takie te twoje talenty rozumiane jako dobrze to robisz, bo to jest ważne, nie? Że nie tylko w czym jesteś dobra, ale dobrze to robisz i jeszcze inni mówią, że faktycznie, znaczy inni też mówią, że dobrze to robisz i ty czerpiesz z tego radość.
Co jeszcze takiego Znaczy, złapałaś? też jestem dobra w organizacji, w systematyczności. Wszystko jest tak, że tak powiem, dopięte na ostatni guzik. Jest taki ład, porządek. To wszystko w sumie tak mi się to z tym jednym kojarzy. Z tą dobrą organizacją. Dobrze, czyli organizacja, tutaj właśnie systematyczność, ład, Tak. porządek. Okej, dobra. Co jeszcze zdiagnozowałeś jako twój talent? Już momencik. Co ja tu jeszcze mam? No, mam właśnie inspirowanie innych. A to jest też coś, w czym jesteś dobra. Tak. Dobra, super. Inspirujesz, bo to też bardzo fajne jest. Jesteś dobra w inspirowaniu innych do czego? Inspirowanie, no to w takim sensie, że no właśnie pokazywać, że coś, że można jakiś problem dany rozwiązać. To może mówię tak bardziej o takich problemach życiowych, nie? Ktoś, co kogoś dotyka, gdzie w ogóle uważam, że najprościej mi w ogóle tak jakby doradzać w tych tematach właśnie, które ja sama przerobiłam, bo jakby nie było, one wydaje mi się, że też no, miałam taki swój bałagan w życiu, gdzie musiałam, nie wiem, znaczy musiałam, nie musiałam, chciałam i to zrobiłam, że zbudować, nie wiem, poczucie własnej wartości, kulały mi związki, miałam niewybaczoną przeszłość, więc jakiś tam tych zakres tematów jest taki. Okej, Nie super. mówię, że jakiś mega super duży, ale też uważam, że taki dosyć podstawowy na to, jak właśnie wielu ludzi się też boryka z takimi problemami, tak? Dobra. Okej, super. Co jeszcze? Czyli mamy tu organizacja, generalnie ta systematyczność, ład, Tu też, porządek. że jestem zaangażowana w to, co robię, tak jakby oddaję swoje serce, można tak powiedzieć. No, dane miejsce, gdzie pracuję, to generalnie nigdy to nie, zawsze to była praca, która generalnie jak ją zostawiałam, czy zmieniałam, to jednak gdzieś tam, no było to serce wsadzone w to dane miejsce, tak? Terminowość, ale to chodzi o taka, że właśnie jestem taka, no to wszystko też się właśnie do tej systematyczności wiąże, że nie wiem, no różne rzeczy, że trzeba coś zrobić i tak dalej. Ja wolę zrobić to dzisiaj, niż mam to zostawić na ostatni moment. Jestem bardzo, bardzo rzadko, bardzo, bardzo zostawiam coś na ostatni moment. Musiałabym naprawdę, nie wiem, ile mieć rzeczy na głowie, żeby czegoś tam nie zrobić, tak? Lubię jakby na tu i teraz. To może nieraz to, znaczy uważam to ogólnie jako zaletę, ale czasami, że mogłabym gdzieś tam odpuścić, a ja bym chciała już mieć wszystko tu i teraz zrobione. Okej, super. Że jestem, nie wiem, że jestem samodzielna też, ale znowu też umiem pracować w grupie, tak? Nie mam żadnego problemu, żeby też wykonywać jakby samemu obowiązki, ale też właśnie pracować z ludźmi w ogóle. Uważam, że mam łatwość też nawiązywania kontaktu, czy tam właśnie nowych relacji, czy to w pracy z kolegami, znaczy chodzi mi, no koledzy, koleżanki, czy to mają być klienci, tak? Taka dokładność, precyzja właśnie. Też, chociaż napisałam to, ale od razu sobie pomyślałam, że nie chcę tak pracować, ale napisałam, że umiejętność pracy w stresie, pod presją, to też przerabiałam, ale pisałam i od razu tak mi się pojawiło, że wszystko fajnie, ale tak bym nie chciała. Bo to jest taki piękny przykład, że czym się różni mocna strona od takiego talentu, jak ja w każdym razie jakby tego używam i jakby na tym bazuję. Że mocno jakby umiesz sobie doskonale radzić, jakby tak jak mówisz, na przykład w stresie, nie? To jest taki ładny przykład. Umiesz sobie doskonale radzić w stresie, kiedy taki stres się pojawi, ale nie chciałabyś, robienie tego nie daje ci radości. Nie? W związku z tym to nie zapisujesz sobie w ogóle na listę swoich talentów, tak? Owszem, to jest moja mocna strona, ja umiem to, ale na listę talentów zapisujesz tylko to, czego robienie daje ci radość. Czyli na przykład, jak dotychczas wymyśliłaś, jakby podałaś ta organizacja, systematyczność, jakby taki ład, porządek, być precyzyjnym. Czy lubisz w ten sposób funkcjonować? Tak, Dobrze. uwielbiam. No właśnie. Czyli tak, jeśli chodzi o doradzanie, zajmowanie się w ogóle obszarem takiego rozwoju osobistego, czy to jest coś, co lubisz robić?
Oczywiście. Dobrze. Jeśli chodzi o planowanie czegoś z wyprzedzeniem, nie zostawianie na ostatnią chwilę, bycie terminowym, lubisz w ten sposób funkcjonować? Dobrze. Jeśli chodzi o umiejętność właśnie bycia samodzielnym, ale też czasami zarządzania zespołem, lubisz to robić? Okej. Jeśli chodzi o nawiązywanie kontaktów, tak? Czy jakby jaką mocną stronę masz to, że umiesz jakby łatwo nawiązywać kontakty. Ale pytanie moje jest też takie, czy lubisz to robić? Czy jakby lubisz nawiązywać nowe relacje, poznawać, zgłębiać? Okej, no to. Dobrze. Czyli jakby zobacz, jak pięknie to wychodzi, bo to naprawdę warto na to z tej strony popatrzeć. Owszem, w pracy w stresie nie ma problemu, sobie z tym radzisz, ale nie masz ochoty na taką pracę, która będzie o to oparta, prawda? Czyli to w liście talentów tego jakby tego nie wpisujemy. To wpisujemy w mocnych stronach, bo to dlatego mówię, że w tych ćwiczeniach robi się tą taką selekcję. Najpierw wypisujesz wszystko, z czym sobie dasz radę, w czym sobie całkiem nieźle dajesz radę, to jest twoja mocna strona, a potem selekcjonujesz, na czym chcę budować, jakby czego robienie daje mi radość, nie? Dobrze, czy coś jeszcze tam, jeszcze ci tam tak. Też wpisałam to, bo w sumie dużo osób, no ale no właśnie, bo teraz chciałam powiedzieć, że uczenie innych, no bo też dużo osób szkoliłam jako kierownik, tak, przychodziły nowe osoby i szkoliłam, ale poniekąd to jest właśnie dziwne, bo w sumie tak. Samo to, że jak dowiadywałam się, że muszę kogoś szkolić i na nowo mówić jakby to samo, co mówię do innych, to nie do końca mnie jakby zadowalało, ale co mnie zadowalało? Efekt końcowy. Jak właśnie wyszkoliłam kogoś, jak na przykład go sprawdzałam, tak na formie takich luźnych pytań, no w zależności od pracy, tak, od momentu, znaczy od sytuacji, którą na przykład był zatrudniony jako, no nie wiem, chociażby jako kelner i musiał wiedzieć różne rzeczy, tak? Więc na ile tą wiedzę przyswajał, to co ja mu doradzałam, bo też to, co mi, znaczy uważam, że to taki duży też plus, że zawsze jak szkoliłam, to zawsze szkoliłam to w taki sposób, jakbym sama chciała być szkolona, że też jakby pracując w danym miejscu, jakby też żeśmy, jakby to powiedzieć, wyciągałyśmy wnioski, to, że na przykład robiłyśmy coś 2 miesiące temu, to nie znaczy, że robiłyśmy to cały czas, bo na przykład upraszczałyśmy sobie o pracę na przykład, tak? I też właśnie tym uproszczeniem też uczyłam już kogoś, tak, że na przykład słuchaj, warto zrobić to tak i tak, bo to jest szybciej, nie wiem, będzie ci tak wygodniej i bo żeśmy już to sprawdziły i tak się sprawdza w Czyli ten sposób, tak? udoskonalanie to jest też taki też twój taki talent. Udoskonalanie różnych rzeczy. Żeby ta praca jak najbardziej tak była płynna. Zobacz, co ci pokażę. Tak pamiętam z naszej ostatniej sesji, a propos jak wartości omawiałyśmy, i tutaj pokazywałaś, no, zobacz, jak sobie sama fajnie wychwyciłaś. I dlatego czasami to jest fajnie, że tak ktoś z boku na to patrzy. Powiedziałaś, jakby, że sprawiało ci radość uczenie, ale zaraz dodałaś może nie sam tylko proces uczenie, ale ten efekt, który na końcu osiągałaś, nie? Jakby wow, ten człowiek się rozwinął, jakby doprowadziłam go do tego momentu, gdzie chciałam. I teraz nie wiem, czy pamiętasz, jakby to z naszej ostatniej sesji, kiedy rozmawialiśmy o twoich wartościach, i w tych wartościach miałaś coś takiego, że ważne jest dla ciebie osiąganie efektów, które sobie założysz, nie? Pamiętasz, jakby tam było tam, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest dla ciebie z perspektywy wartości właśnie, jakby posiadanie wpływu na coś, jakby osiąganie efektów, które sobie gdzieś tam założysz, nie? I to pięknie sobie pokazuje, że, bo w tym procesie uczenia każdy z nas może lubić inny moment, nie? Jeden może powiedzieć, lubię uczyć innych i po prostu czerpię ogromną przyjemność z tej pracy, takiej jeden na jeden, z tego procesu. A drugi mówi, okej, proces procesem, ale to, co mi największą frajdę sprawia, to ten efekt na końcu, nie? I to jakby wiesz, też fajnie sobie po prostu wyłapać, nie? Że to o to chodzi u ciebie. Dobrze, jakie jeszcze ci się pojawiły talenty? W sumie chyba tak przyjrzałam, że to chyba tak mniej więcej wszystko już powiedziałam. No, wydaje mi się, że chyba powiedziałam wszystko. Dobrze. A udało ci się porozmawiać z pięcioma jakimiś osobami, właśnie, żeby ci. To znaczy w sumie z trzema, więc tak naprawdę dużo rzeczy się pokryło. Boże, to teraz sposób. No, na przykład tak mój partner z obserwacji, tak, mnie gdzieś też i w pracy i tak dalej,
kto powiedział, że jestem, że szybko się uczę, że jestem kreatywna. Znaczy, że to w sumie tak, aha, no dobra, że kreatywna, dążę do stawianych przede mną celów, radzę sobie w zmieniających się warunkach, dokładna i szybka, profesjonalizm. I tu mam jeszcze opinię dwóch dziewczyn, powiedzmy, że z tego samego miejsca, z byłej pracy. To jest zaangażowanie, dbanie o relacje biznesowe, motywowanie i inspirowanie innych, silna osobowość. Czyli ja tutaj dopisałam, to jakby znowu zadając Ci pytanie, czy, bo Twój partner zwrócił uwagę na to, że jesteś taka kreatywna. I teraz moje pytanie jest, czy w codziennej pracy chcesz, żeby było różnorodnie, jakby żebyś musiała właśnie wymyślać nowe rzeczy, czy chciałabyś, żeby było kreatywnie, czy to nie jest dla Ciebie ważne? Inaczej, może inaczej. Ja nie do końca siebie uważam za kreatywną. Znaczy, tak mi się. Ja mam wiele przykładów, gdzie ja. Znaczy, nie o to chodzi, że ja chcę tak powtarzać i sobie wmawiać, żeby to się nie było jakimś moim przekonaniem, ale tak właśnie zauważam, że ja trochę myślę tak wąskotorowo i mam na to przykłady, że właśnie ja nie do końca to, co widzi druga osoba, czy nawet, nie wiem, nawet ty słuchając mnie, widzisz więcej niż ja sama. I tu nawet mamy przykład na tym, jak ja ci powiedziałam o tym coachu, tak? Gdzie ty powiedziałeś mi, że to mogę wykorzystać w wielu innych miejscach, a ja to oczywiście już tylko widzę coach i nic więcej. O, na tej zasadzie, tak? Jest chyba, tak, być może to jest związane z takim twoim praktycznym umysłem. Mówię, że jakby bardzo szybko jakby zamykasz opcję, to nie jest może związane tak. z tym, że nie jesteś kreatywna, tak? Może właśnie, no to jest takie dziwne, bo na przykład, bo teraz mi się tak nasunęło na przykład, może to nie do, ale nie wiem, czy to w ogóle ma sens jakby do tematu, ale na przykład jeżeli chodzi o wymyślanie prezentów, coś tam, to tak lubię kogoś zaskoczyć, lubię tak, żeby to było też takiego trochę zaangażowania, jakby, no tak nie pójść tylko na łatwiznę, wziąć, pójść i kupić. Oczywiście można też tak zrobić, bo ktoś jeżeli marzy o jakiejś tam książce i no to wiadomo, pójdziemy, kupimy, zapakujemy i damy, tak? Ale to też wiemy, że ta osoba się z tego ucieszy, tak? Ale lubię też na przykład, no nie wiem, no, na przykład spotykałam się krótko z moim facetem i miał urodziny i tak mówię, co tu teraz zrobić? No to na przykład wiedziałam, że lubi czekoladę, upiekłam sama brownie, kupiłam takie duże pudełko, włożyłam w to świeczkę, a że przyjechał po mnie rano o 6, to w ogóle wyszłam z tą zapaloną świeczką, czemu na ulicy śpiewałam 100 lat. Dla mnie to jest takie, może nie jakiś mega wow, ale to jest coś, co... wymagało jakiegoś mojego zaangażowania, tak, że po prostu nie poszłam na łatwiznę, tak, nie poszłam do sklepu, tylko po prostu sama poszłam, kupiłam składniki, upiekłam, jeszcze wsadziłam tą świeczkę. A to i już tak. Się nazywa miłość. A, okej. No dobra. To my naprawdę jesteśmy 1000 razy lepsi niż normalnie, także, ale super, no tak. No to może taki... Natomiast to mnie zastanawia właśnie, to jakby, czemu twój partner powiedział, że jesteś kreatywna. No bo... Bo cię nie zna. Nie, nie. Bo to... Ja nie chcę tego jakoś tutaj podważać, tak? Ale bo tak nieraz jest właśnie. To, co nam się wydaje, nie, a ktoś właśnie z boku tak... Tak, jakby nie musisz tego brać. Moje pytanie jest bardziej takie, wiesz, bo właśnie po to jest też to ćwiczenie, gdzie trzeba jakby zadać te pytania tym innym osobom, bo czasami jesteśmy w stosunku do siebie zbyt krytyczni, jakby żeby coś uznać za mocną stronę, za talent, to my musimy sami swoją poprzeczkę przeskoczyć, gdzie się okazuje, że jakby ktoś patrzy i albo pewne rzeczy dla nas są tak oczywiste, jakby że w życiu byśmy je też nie uznali za jakieś takie talenty nasze, a ktoś patrzy z boku i mówi, Boże, jak ja bym chciała mieć taką umiejętność po prostu takich ciepłych relacji nawiązywania szybko jak Kasia, nie? A my tego nie doceniamy, bo dla nas to jest tak naturalne, że my w ogóle nie postrzegamy tego jako talenty, a właśnie w całej tej filozofii, w tym założeniu właśnie też tego, co robimy tutaj podczas naszego procesu, jest to, żeby patrzeć na siebie. Ostatnio właśnie gdzieś wrzucałam odnośnie tej konferencji, którą robię teraz, zarządzaj własnym talentem i ktoś właśnie mówi, o, z chęcią wezmę udział, bo nie sądzę, żebym miała jakiekolwiek talenty. I teraz, i to jest właśnie to złe podejście, które mówi, że my wszyscy myślimy, że to trzeba być naprawdę, nie wiem, najlepszym z najlepszych, żeby powiedzieć, że to jest talent. Nie, właśnie chodzi o to, żeby zacząć doceniać te rzeczy, w których naprawdę jesteśmy dobrzy w porównaniu do siebie, do innych i tak dalej. Dlatego to spojrzenie z boku jest naprawdę bardzo cenne, nie? I ja zawsze zachęcam do tego, że jak tylko usłyszysz różne opinie z boku i nawet
masz co do nich właśnie taki znak zapytania, czy ja na pewno jestem kreatywna, to warto wtedy poszukać tak jakby, albo dopytać jeszcze innych ludzi, tak? Albo poszukać różnych takich dowodów. No właśnie, zaczekaj, na przykład załóżmy, okay, w mojej pracy, czy jak na przykład był jakiś tam problem, czy jakby potrafiłam z różnych perspektyw na to popatrzeć, jakby różne rozwiązania wymyślić, tak? Czy szłam zawsze, że tak powiem, na skróty, czy jakby jak było coś, to potrafiłam właśnie tak niestandardowo trochę podejść, nie? Czy jakby trochę szukać dowodów na to, żeby jakby uwierzyć w coś, co też mówią ludzie z boku, nie? Bo to trochę tak z tej perspektywy też na to patrzymy. No dobrze, ale teraz ja powiem tak, moim zdaniem, jakby według mojego doświadczenia, to ta lepiej jak ta twoja lista talentów jest naprawdę szeroka, niż że jest wąska, nie? Bo wtedy będzie ci, że tak powiem, trochę łatwiej w tym wszystkim wybierać, bo teraz też, jak powiedziałaś między innymi, co na przykład twój partner powiedział, to między innymi dodałaś talent pod tytułem dążenie do realizacji celów. Uważasz, że to twój talent? Jakby... Czy potrafisz to robić? Jakby sobie postawisz cel, czy potrafisz go osiągać? To znaczy, to co lubię, to znaczy, no, to może tak, podam Ci prosty przykład, znaczy prosty, dla mnie na przykład, tak? Jeżeli na przykład, powiedzmy, szef do mnie mówi, że jeżeli będę miała, powiedzmy, 4 nowych klientów dla firmy, to od 5 będę miała premię. No to co ja robię, zależy mi na tym, żeby oni byli, tak? Żeby chociaż było 5, 6, żeby po prostu, żeby to już pracowało na mnie, tak? Więc nie jest to dla mnie obojętne, na pewno nie. Czyli I tak na przykład jak też pracowałam, nie, chociażby w kawiarni, gdzie to była ta sieciówka i tam mieliśmy na przykład znowu na przykład nacisk na kawy z kampanii, no czy jesiennej, czy letniej, zimowej, nieważne. Naszym jakby priorytetem było sprzedawanie najpierw ich, no to cisnęłam, tak? I bardzo często miałam dobry wynik, tak? Więc jakby tak, zawsze lubię właśnie, lubię, no jakby lubię wiedzieć jasno, tak, co mam, znaczy co mam sprzedawać, no w sensie takim, lubisz tak, mieć jak jest postawiony cel, tak, cele, które też tak, są mierzone, tak. To dążę gdzieś do tego, tak, znaczy no, dążę do tego, żeby to zrealizować i lubię to zrealizować wtedy, tak, żeby ktoś właśnie mnie docenił, bo nawet pracując teraz w tej pracy, to nawet ostatnio właśnie szef tak mnie, znaczy w pewnym sensie zaskoczył, bo powiedział mi właśnie, że jest bardzo zadowolony, że tutaj z tego co widzi, że idę jak burza i że tutaj mamy połowę miesiąca, a ja już tutaj mam nowych klientów i nowe opiekunki no i powiedział, że super, tak, no także no jest mi to bardzo miło słyszeć, tak, że poniekąd jakby wykonuje swoją pracę na co dzień, a jeszcze on jest jako on zadowolony, mimo że tam pracuje dopiero 1,5 miesiąca, tak? Super. Czyli jakby takim talentem, który też masz w sobie, jakby który, bo to jest strasznie ważne naprawdę, żeby tą listę, że tak powiem, tych swoich talentów gdzieś ją, że tak powiem, trzymać dla siebie i jakby wpisać, kiedy już pracujesz nad tym teraz, jakby podczas tego procesu, to żeby tam spisać naprawdę jakby tą listę, żeby ona była bogatsza niż biedniejsza. I na przykład, tak jak to powiedziałaś, że masz w sobie ten talent, że jakby i bo po pierwsze umiesz to i lubisz to, czyli to dążenie do celu, czyli jakby, że jest wyznaczony cel i też nawet też finansowy, czy jakby, bo niektórzy mówią, o nie, 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 tylko nie żadne cele, wiesz, takie targety finansowe, a ciebie to tak naprawdę jeszcze nakręca, jakby lubisz to, jest dla ciebie dodatkowa mobilizacja tak naprawdę, nie, w ilości pozostanych. Tak, jeżeli one, tylko też, jeżeli one są w miarę realne, no, tak, do wykonania, tak właśnie, no właśnie, w miarę realne, tak, to oczywiście, jak najbardziej. Tak. I właśnie, żeby być u góry i właśnie, żeby pokazać, że tutaj Kasia potrafi. To jest tak, i właśnie taka chyba trochę, no taka ambicja, że tak właśnie, no lubię, no po prostu lubię. Czyli jakby też bycie takim ambitnym też jest takim twoim talentem. Jakby ambicje, jakby każde ambicje, wiesz, rozumie kompletnie inaczej, tak? Dla ciebie ambitnym może być to celem, dla kogoś innego to może być ambitnym celem. Jakby ten cel, jak on jest zdefiniowany, to kompletnie jest bez różnicy, ale jakby ty dla siebie wiesz, że jakby jesteś ambitna i jakby twoim talentem jest właśnie to, że jak sobie postawisz cel albo ktoś ci postawi cel,
jest on w zasięgu Twojej realizacji, czy jakby troszeczkę wiesz, że musisz się wysilić, ale jak go osiągniesz, to czujesz satysfakcję. Czy masz jakby Twoim talentem też jest ambicja, nie? Jakby ambitne cele. No i teraz zobacz, fajnie by było, żebyś gdzieś tam po tej naszej sesji, kiedy eksplorujemy właśnie ten temat, rozmawiamy o nim, to żebyś właśnie doszła do tej takiej listy takich swoich, mówię, takich najsilniejszych 10 talentów, tak bym powiedziała, nie? Co najmniej najsilniejszych 10 talentów. Nie ujmując na razie jakby, że, bo jakby być może to jest tak, jakby mogę się kompletnie mylić, Kasia, ale powiem to tak z boku, być może masz coś takiego, że mówisz tak, zapisałam się na ten pomysł, na ten proces, kiedy dopiero co zostawiłam tamtą pracę i w związku z tym kompletnie szukałam nowej drogi. Teraz trafiła mi się praca, która całkiem mi niezłą frajdę daje. Tu przechodzę przez ten proces, jeszcze mi zamiesza w tej głowie i się okaże, że muszę rzucać tą robotę. Muszę zostać tym coachem, no bo przecież zaraz odkryłam, że bycie coachem to będzie dużo lepsza frajda dla mnie, a mi się całkiem tej pracy podoba, tylko gdybym jeszcze lepiej zarabiała, nie? To rozumiesz, jakby, że może coś takiego się toczy w twojej głowie, nie? I teraz, znaczy nie wiem, co ty o tym myślisz, czy to może być też coś z tym związane? To znaczy jedyne co, to znaczy nie, znaczy może tak, wszystko to, co powiedziałaś, jeśli chodzi o pracę i tak dalej, to się zgadza. Jeżeli chodzi o nasze wyzwanie, to ja podpisuję się dwoma rękoma, że ja się bardzo cieszę, że ja w to weszłam i jakby ja wierzę, że to jest coś dobrego dla mnie. Ja po prostu, ja po prostu mam tak, jestem przekonana, że to będzie dobre dla mnie. Nie wiem, czy do końca wygodne, właśnie a propos, że się okaże, że powinnam zmienić pracę i tak dalej, ale faktycznie, bo ta praca jest taka świeża, ja też, to znaczy, może tak, z mojej takiej perspektywy, ja też nie do końca lubię takie zmiany, znaczy takie zmiany mam na myśli, tu dopiero zaczęłam pracować, a tutaj się jeszcze może okaże za miesiąc, za półtora, jak skończymy nasz proces, że tutaj jednak powinnam iść w takim kierunku, że fajnie by było, gdybym poszła w takim kierunku, bo te moje talenty będą wykorzystane. Czyli to jest kolejna zmiana, to tutaj i tak bardziej się zastanawiam, tak? Ale ja się ogólnie jakby cieszę się, że dużo się w moim życiu dzieje, cieszę się, że praktycznie jest końcówka roku, a to nie jest takie, a bo tylko czekam na nowy rok, nie, to po prostu jest tak intensywne i ja poniekąd cieszę się, że tyle rzeczy się fajnych dzieje w moim życiu. Super. I dodając do tego, ja właśnie myślę, że absolutnie jakby gdzieś ty możesz sobie, tak jak też mówiłam, dać takie przyzwolenie, że to wcale nie musi oznaczać, że tam wiesz, na przykład za miesiąc musisz zmienić pracę i tak dalej, ale będziesz miał taką swoją świadomość na zasadzie takiej właśnie, co twoja praca musi mieć w sobie, żeby naprawdę dawać ci tą frajdę. I zobacz, że na podstawie tych talentów już możemy zacząć łapać rzeczy jakby, gdzie będziesz właśnie w stanie sobie ocenić, okej, okay, w tą pracę wchodzę, a w tą nie wchodzę, tak? Czyli na przykład pamiętasz, jak z poprzedniego modułu na przykład pracowaliśmy nad wartościami, tak? I mówiliśmy, okej, okay, na przykład ta praca na weekendy to jest w ogóle coś, co odpada i tak dalej. I już twoja lista się zawęża odnośnie tego, jaką pracę weźmiesz, a jaką nie. Na podstawie tych talentów na razie, co tutaj wypracowałaś, to znowu zawęża ci się do tego, że praca, w którą chciałabyś wejść, to jest praca, w której masz szansę właśnie coś organizować. Jakby ja na razie podsumuję to, co powiedziałaś, tak, nie? Tak. Czyli tak, to jest praca, to musi być praca, w której możesz coś organizować, jakby w której możesz się wykazać tą twoją precyzją, taką dokładnością, że jakby to będzie praca, która tego będzie wymagała, że to będzie praca, w której będziesz mogła różne rzeczy planować jakby i gdzieś tam z tym terminem to realizować, a nie, że na ostatnią chwilę różne rzeczy ci są wrzucane, bo to nie jest dla ciebie sprzyjające warunki, nie? Ty lubisz po prostu mieć swoje cele, zaplanować to sobie sama, jakby to też realizować, tak? Czyli kolejna rzecz, którą twoja praca musi mieć, to musi mieć tą możliwość naprawdę stawianie sobie takich ambitnych celów, także finansowych, jakby takich wymiernych, finansowych, bo ciebie tak nakręca to, że możesz właśnie jakby osiągać takie ambitniejsze cele, też finansowe jakby z tej perspektywy, nie? To, co tutaj powiedziałaś w kontekście tego, czym chciałabyś się zajmować, tak? To fajnie by było jakby w tej pracy, żebyś mogła realizować swój talent związany z doradzaniem, tak? Jakby w jakiś sposób, ale to może być doradzanie. Na przykład równie dobrze, strzelam, mówię kompletnie o różnych obszarach, możesz sprzedawać kosmetyki, tak? I współpracować z klientkami, bo masz też talent ogromny do nawiązywania relacji. W związku z tym ty się idealnie nadajesz do pracy w ogóle z klientami, jakby z nowymi ludźmi, bo tu jest też ten twój talent i też tak słyszę, że to ci daje też dużo frajdy, jakby poznawanie nowych ludzi, ciekawych ludzi. I kiedy teoretycznie możesz równie dobrze, mówię, na przykład sprzedawać kosmetyki, tak jakby teraz ci zaraz pokażę dwie perspektywy, żebyś zobaczyła.
Możesz tak, pracować, gdzie sprzedajesz kosmetyki i jakby budujesz swoją sieć, nie wiem, konsultantek, jakkolwiek, i jakby i im doradzasz w różnych, jakby budujesz z nimi na tyle fajną relację, jako na przykład załóżmy z osobami, że z czasem one ci o różnych rzeczach ze swojego życia opowiadają, ty możesz ich jakby trochę zmotywować, możesz im doradzić, one ci są wdzięczne za to, że po prostu, kurczę, w końcu ktoś ich wysłuchał, nie tylko o produkcie rozmawiał, ale też wysłuchał. Ty dzięki tej relacji tak naprawdę więcej tych kosmetyków im sprzedajesz, bo to jest twoja siła, nie? I to jest na przykład jeden kierunek. Inny kierunek, wyobraź sobie równie dobrze, na przykład możesz sobie powiedzieć, ok, bo chcę ci pokazać właśnie różne perspektywy, możesz pójść pracować do firmy, która właśnie w 100% zajmuje się tak naprawdę rozwojem, tak? Czyli jeżeli rozwój cię interesuje, tak? Czyli na przykład jest, nie wiem, firma szkoleniowa, która prowadzi szkolenia związane z rozwojem ludzi i tak dalej, i ty może nie masz ochoty stać się nagle trenerem, coachem, tam wiesz, iść na front, to wszystko realizować, ale może na przykład chcesz funkcjonować w takim środowisku, ale być osobą, która organizuje te wszystkie szkolenia, wiesz, organizuje różne, jeżeli na przykład ta firma robi jakieś konferencje, organizować te konferencje, być tym takim backupem całego procesu, który jest realizowany przez tą firmę szkoleniową, rozumiesz? Czy jakby ta twoja umiejętność planowania, realizacji wszystko w terminie, tej precyzji, dokładności, a jednocześnie funkcjonowania w środowisku, jakby zajmowania się w obszarze, który się w głównej mierze zajmuje rozwojem ludzi, to jest inna kompletnie ścieżka. Rozumiesz? Czyli jakby możesz pójść tak różne ścieżki, także jak my będziemy kończyć ten nasz proces, to ja będę chciała, żebyś ty stworzyła z 5 takich ścieżek dla siebie, które mogą być w dłuższej perspektywie, krótszej, bo powiem tak, gdybyś w trakcie tego procesu doszła do wniosku, nie, ja jednak po prostu chcę być coachem, to też możesz, tak? Jakby ty musisz mieć świadomość, że jakby dużo czasu musisz zainwestować teraz, żeby zostać dobrym coachem, ale możesz mieć także, tak jak mówię, taką decyzję, nie, żadnym coachem nie chcę być, bo to nie wiem, czy chcę to robić non-stop, nie wiem, czy chcę to robić profesjonalnie i tak dalej. W związku z tym ja wolę na przykład w tym obszarze, w którym funkcjonuję, spełniać się w tym doradzaniu, tak? Albo właśnie mówię, w ogóle pójść w środowisko, gdzie się głównie tym zajmują, nie? Czyli jakby zobacz, jak różnie już, że tak powiem, możesz to realizować, nie? Tak. Co myślisz? Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałaś. Że właśnie, no właśnie, jest tak jakby wiele zajęć, w których można się sprawdzić tak naprawdę. Tak, i w których możesz sprawdzić, jak sprawdzić, to jest raz, ale w których właśnie możesz znaleźć środowisko, jakby jest wiele takich opcji, gdzie możesz właśnie odnaleźć miejsce, gdzie możesz realizować te swoje talenty i właśnie, i zobacz, jakbyś teraz dodała do tego wartości, czyli na przykład strzelam, załóżmy idziesz, mówię, to jest kompletnie jakiś taki odjechany scenariusz, ale właśnie idziesz na przykład do jakiejś firmy szkoleniowej, która właśnie w ogromnej mierze przede wszystkim organizuje szkolenia z rozwoju ludzi, co cię po prostu pasjonuje, jesteś osobą, która jakby zajmuje się organizacją tych szkoleń, może zajmuje się też pozyskiwaniem klientów, bo tak pięknie umiesz nawiązywać te relacje, lubisz stawiane cele jakby finansowe, to mówisz, ja też to chcę robić, tak? Ale mówisz, ale ja, moment, ja nie chcę pracować na weekendy, okej, ta praca kompletnie nie wymaga pracy na weekendy i tak dalej, nie? Czyli jakby później do tego dodajesz te swoje wartości i szukasz właśnie takiego środowiska, które w najlepszym stopniu jakby zrealizuje i talenty, i wartości, i coś, nad czym będziemy pracować na kolejnym module, czyli twoją misję. Nie? Czyli jakby tam już się pojawiły w tym arkuszu, gdzie było tak bardzo, bardzo dużo pytań. Ja wiem, że czasami nie wszystkie pytania każdemu odpowiadają, dlatego ich jest tak dużo, bo niektóre przemówią do ciebie bardziej, niektóre kompletnie mniej. I to też jest okej, okay, nie? Ale tam już się zaczęły pytania, które też jakby będziemy pogłębiać na misji, które są bardziej związane z tym, okej, okay, możesz na przykład, nie wiem, uwielbiać tą organizację, być punktualną, uwielbiasz cele, ale za moment się zapytamy, ale w rozwiązaniu jakiego problemu w cudzysłowie światowego ty chcesz pomóc, nie? Czyli jakby gdzie te talenty w największej mierze będziesz mogła wykorzystywać, żeby mieć największe poczucie spełnienia i sensu tego, co robisz, nie? Bo w module, w którym mówimy o misji, to będziesz szukać takiego wyższego sensu tego, co robisz. Nie? I to znowu można w bardzo różny sposób. Znowu, co ci chcę uprościć, pokazać, że jak pracujesz na przykład, tam mówię, na przykład sprzedajesz kosmetyki, to tak samo możesz widzieć misję taką, że pomagasz kobietom czuć się po prostu piękniejsze, jakby, i jakby bardziej siebie doceniać. Taką możesz mieć misję, nie? Ale nadajesz sens temu, co w ogóle, że tak powiem, robisz na co dzień. I wtedy też ta twoja satysfakcja z tego, co robisz, jest ogromnie, ogromnie wielka. Nie?
Dobrze, Kasiu, patrzę, że nam się czas kończy. W związku z tym masz takie, że tak powiem, to zadanie takie domowe, żebyś dopracowała sobie jeszcze raz tą listę talentów. Spisz sobie, mówię. Że 10 mam, tak? Tak, co najmniej Wypisać. 10. Ale mówię, ujmij to wszystko, co później nawet dodawałaś fajnie, czyli na przykład właśnie to dążenie do realizacji celów, umiejętność właśnie pozyskiwania nowych klientów, nie? Jakby takie naprawdę bym złapała też takie rzeczy, które myślę, że potrafisz. Pytanie na przykład, czy umiesz zarządzać zespołem? Szczerze, teoretycznie to robiłam, a czy w praktyce to było tak, że nieraz sobie odpuszczałam, to znaczy w sensie takim, że wolałam coś sama zrobić, niż Okay. miałam po raz coś Ale to tam. też takie pytanie z perspektywy talentów. Czy chcesz tego, nie? Czy chcesz mieć pod sobą ludzi, nie? To też warto sobie na to odpowiedzieć, nie? Czy lubisz mieć zespół pod sobą, czy raczej, że tak powiem, wolisz pracować bardziej indywidualnie, nie? Także to też sobie warto faktycznie tam gdzieś złapać. Co bym ci jeszcze dodała, jakie takie dodatkowe zadanie do talentów? To poprosiłam cię o to właśnie, żebyś jakby zaczęła też obserwować i może dziś sobie spisała, jakie obszary tematyczne ciebie też interesują, nie? O czym czytasz? Tak, tam były takie pytania, na przykład o czym lubisz czytać, tak? Jak, nie wiem, nie robisz oczywiście takich rzeczy, no takich typowo relaksacyjnych, nie wiem, beletrystykę, którą gdzieś tam sobie czytasz, albo telewizję, jaką oglądasz, to o czym lubisz, nawet jeżeli na przykład programy, to o czym lubisz sobie oglądać, jakiś dodatkowy program, o czym lubisz rozmawiać i tak jak już pierwszy taki temat na pewno złapałaś, że generalnie rozwój osobisty cię bardzo interesuje, nie? To jest jeden z takich tematów, o którym mogłabyś rozmawiać, że lubisz, nie? To jeszcze pytanie, żeby poszukać jeszcze innych kilka takich obszarów, jakby właśnie mówię, o czym lubisz czytać i tak dalej, nie? Także też tak obszarowo się temu przyjrzyj, nie? Dobrze. Dobrze, Kasiu, to będziemy kończyć, bo nam czas tutaj ucieka, ale myślę, że trochę fajnych rzeczy tutaj odkryłaś i fajne rzeczy naprawdę już pospisywałaś, także jesteśmy gotowi do kolejnego modułu. Najważniejsza rzecz, którą z dzisiaj zabierasz. To, że dałaś mi dzisiaj takiego kopa, znaczy w sensie takiego może bardziej powera, że właśnie, że tak jakby to, że ja sobie myślę, to jest jedno i to jest w sumie naturalne, że czasami tak jakby coś myślę i tak za chwilę zawężam, a ty mi to tak ładnie rozszerzasz, że ty mi pokazujesz tak, że właśnie można inaczej, że można szerzej, że można zrobić to i tamto i to jest takie w sumie no dla mnie gdzieś tam znaczy takie zadowalające, że naprawdę ten efekt końcowy tego naszego szkolenia może być naprawdę super, taki też zaskakujący mnie tak naprawdę. Właśnie, super. Fantastycznie. To ja trzymam ogromnie za ciebie kciuki, wiesz, żebyś na tym powerze, właśnie mówię, dokończyła sobie tamte rzeczy. Ja ci prześlę te ćwiczenia do tej misji i zobaczysz, na pewno fajne miejsce dobrniemy w tym naszym procesie. Super. To fajnie. To dziękuję ci bardzo serdecznie, Kasiu. Ja też dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Żyj Prawdziwie i Odważnie. Jeśli chcesz być na bieżąco, otrzymać nowe podcasty oraz dodatkowe materiały, to zapraszam na moją stronę www.elakrokosz.pl.